W zależności od tego, jak uda się dostosować ten budynek, ponieważ założenie jest takie, że on ma być w 100% dostępny dla osób z niepełnosprawnością. I nie jest to związane z wymogami formalnymi, tylko z tym, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły tam funkcjonować absolutnie samodzielnie. Chcielibyśmy też, żeby ten dom funkcjonował jak dom rodzinny, co oznacza, że będzie udzielone wsparcie osobom z niepełnosprawnością takie, jak jest konieczne. Natomiast na pewno nie będzie to rodzaj hotelu, nie będzie to rodzaj ośrodka, który będzie prowadzony na rzecz. To będzie dom, który będzie prowadzony przez jego mieszkańców. Oni będą musieli się dotrzeć, tak jak w każdej rodzinie, będą musieli współpracować ze sobą, będą musieli się dzielić obowiązkami. Chciałabym bardzo, żeby czuli się tam jak w domu, więc ten dom będą musieli sobie stworzyć. My im oczywiście pomożemy, jak tylko się będzie dało. Tam planowane jest wsparcie nie tylko w zakresie takich czynności podstawowych, czyli na przykład pomoc w ubieraniu się, pomoc w wyjściu do pracy, pomoc w jedzeniu, pomoc w skorzystaniu z łazienki, ale tam będzie też prowadzony trening takich umiejętności społecznych, powiedzmy na troszkę wyższym poziomie, czyli na przykład gospodarowanie pieniędzmi, na przykład planowanie czasu wolnego, co wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste. U osób, które są zależne od innych, ta decyzyjność i planowanie jest mocno zaburzone. Fundacja Jednorogów od lat pełni ważną rolę w tym, co się dzieje w mieście. Opiekuje się najsłabszymi, tymi, którzy potrzebują pomocy. Często nie są samodzielni, choć oczywiście ona też stara się, żeby ich usamodzielnić. Więc jest to piękne, bardzo ważne społeczne działanie. Działanie, które miasto wspiera od początku, a dzisiaj była okazja do tego, żeby dodatkowo w imieniu mieszkańców przekazać im prezent, który pozwoli im zrealizować kolejne marzenie, które mają. Marzenie oczywiście pomocy nie sobie, ale i innym. Przekazaliśmy im budynek w dzielnicy w Winowie, który w przyszłości może być takim domem dla osób, które z niepełnosprawnościami będą prowadziły samodzielne życie, dla osób dorosłych. Takiej pomocy, takiego wsparcia w Opolu brakuje. Fundacja Jednorogów chce je zapewnić. Stąd dla mnie prawdziwa przyjemność, satysfakcja, że w imieniu mieszkańców po raz kolejny mogę pomóc komuś, kto tą pomoc pomnoży, wzmocni, a w ten sposób ta pomoc będzie wielokrotnie większa. Ja uważam, że to bardzo fajny pomysł jest, żeby niepełnosprawni mieszkali razem ze sobą i próbowali uczyć się gotować, czy takie podstawowe rzeczy robić jak zakupy, gotowanie. Te osoby mogą wtedy wspólnie próbować coś robić. Jak wtedy coś próbują robić, to wtedy mogą rozmawiać ze sobą i wtedy ja uważam, że ten pomysł jest bardzo świetny. Fundacja to jest mój drugi dom, bo mam tutaj dużo fajnych kolegów wokół siebie, dużo fajnych koleżanek i fajnie się tutaj czuję. Mieszczą się tutaj aż 3 jednostki, bo jest i warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy i zakład aktywności zawodowej. Są to 3 jednostki dedykowane do różnych osób z różnymi trudnościami, bo działamy w taki sposób, aby ta pomoc i wsparcie, jakiego udzielamy osobom z niepełnosprawnościami, była adekwatna i mierzona na ich miarę i potrzeby. Teraz, gdy fundacja wraca na Winów, ja jestem rozczulona, bo to jest jakiś znak. Mam nadzieję, że będzie po prostu, uda nam się to w bardzo szybkim czasie przygotować, wyremontować i cieszyć się z tego, że osoby niepełnosprawne znów wejdą na następny stopień samodzielności. W ośrodku rehabilitacji społecznej i zawodowej codziennie jest rehabilitowanych 135 osób. Z tego 60 osób to pracownicy z niepełnosprawnością pracujące w zakładzie aktywności zawodowej. Fundacja prowadzi jeszcze warsztat terapii zajęciowej w Tarnowie Opolskim. Tam jest 30 osób, dorosłych osób z niepełnosprawnością. Oraz ośrodek kompleksowej rehabilitacji na ulicy Szymanowskiego. To jest ośrodek ambulatoryjny dedykowany dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. I tam w skali tygodnia w terapii jest około 500 osób.